Hej ho, witajcie, tym razem zapraszam was do Black Deserta i przedstawię wam, jakie klasy dostaliśmy w wersji europejskiej, ponieważ nie wszystkie klasy dostaliśmy z wersji koreańskiej, no ale prawdopodobnie w przyszłych patchach już będziemy je mieli. A więc zaczynajmy. Ogólnie mamy 7 klas na obecny start naszej wersji gry, a więc zacznijmy może od samego początku, takich typowych archetypów, które występują praktycznie w każdym MMO. A więc na pierwszy ogień idzie Warrior. Warrior to postać typu melee, która używa miecza i tarczy, posiada zrównoważony atak i obronę. Używa tego miecza, by wyzwolić potężne cięcia. Posiada umiejętności takie jak chwytanie wrogów i rzucanie nimi w dal, dzięki swojej niesamowitej sile, a także wykorzystuje swoją tarczę dla większej obrony oraz typowego skupienia agro mobów na siebie, więc jeżeli chcecie grać tankiem, to jest najlepsza z opcji, jedna z lepszych opcji dla was. Cóż to więcej powiedzieć, Warriora każdy z innych gier zna, więc chyba nie muszę nic więcej opowiadać. Tamer jest to typowy odpowiednik Summonera w innych produkcjach. Przywołuje on bestię cienia, która pomaga w walce oraz także może być zastosowana jako bojowy mount. Tak, to przez użycie możemy walczyć z tak powiem, siodła naszego pupila. On zadaje ataki i my zadajemy ataki. Małe ciało Tamera sprawia, że klasa ta posiada szybkie ataki i bardzo dużą zwinność, którą pomaga unikać przeciwników. Największą siłą Tamer pokazuje, kiedy ma swojego pupila obok siebie. Wizard albo Witch, odpowiednik maga, jest postać, która dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu dominuje wroga używając elementarnych umiejętności. Gigantyczne kule ognia, pioruny, lodowy zamieć to dla nich chleb powszedni. Jest to postać z największym damage AOE w grze, więc jeżeli chcecie robić jak największą rozpierduchę w świecie PvE lub też na siege'ach, więc Wizard będzie albo Witch, gdyż to jest odpowiednik męski i żeński, będzie dla was bardzo dobrym wyborem. Czarodziejka jest hybrydą, połączeniem maga z asasynem. Jest to postać specjalizująca się w walce wręcz, używająca jednak do atakowania przeciwników czarnej magii. Niemniej jednak, że ma sobą obronę i dlatego ważne jest, aby unikać ataków wrogów. Właśnie problem z czarodziejką jest tak, że niby to jest mag, ale do końca nie jest mag, gdyż musi atakować z odległości wspólnej dla melasów, co w połączeniu z małą obroną, wiadomo, sprowadza się do bardzo dużej ilości uników, więc bardzo, według mnie, trudna klasa do opanowania, ale bardzo satysfakcjonująca. Gigant to potworna postać, która wyzwala masowe ataki wobec wroga olbrzymią oboręczną siekierą. Można przyrównać do typowego berserka. Ataki skupiają się na wielu wrogach, kruszą ziemię oraz wrogów i jednocześnie ma bardzo fajne wyskoki, dzięki których możemy wylądować dosłownie na głowach naszych przeciwników. Naprawdę bardzo, bo z samego widoku, jak teraz zapewne widzicie, jest to bardzo masywna postać, więc atakujecie nią powoli, ale jak już walniecie, to damage jest niesamowity. Ranger jest typem postaci walczącej na odległość, wykorzystuje swoją nieziemską celność oraz wysoki crit rate na zadawanie ogromnych obrażeń na pojedynczy target. W momencie niebezpieczeństwa może oddalić się od wroga przy użyciu potężnych kopnięć lub zatrzymać wrogów na chwilę za pomocą wszelkich snerów. Typowy range z innych MMORPG-ów, bardzo duży atak singen i właśnie, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo fajny survi dzięki swoim możliwościom cecykowania wroga. I ostatnia z naszych klas, które dostaniemy, Valkyria, odpowiednik Paladyna. To postać z mieczem i tarczą, prowadzi walkę w pierwszej linii pod osłoną bóstwa Elion. Jej wyważony styl walki jest podobny do wojownika. Może ona jednak używać uzdrowienia i buffować umiejętności swoich sojuszników, co zapewnia jej dodatkowe wzmocnienie. A wrogów atakuje różnymi świętymi mocami. Także bardzo fajna postać, bardzo łatwo ją nawiązać do Paladyna Zowa. Większość z was grała, więc jeżeli szukacie odmiany paladyńskiej postaci Zowa, więc tu jest wasze miejsce. I to tyle. Warto właśnie wspomnieć jeszcze tylko o tym, zapomniałem na początku, gdyż klasy wszystkie mają przypisane gender lock i nawet na przykład Warrior może być tylko facetem, Tamer to jest tylko babka itd. itp. Więc musicie też przy niestety tworzeniu postaci zwrócić na to uwagę, czy na pewno będziecie chcieli grać kobietą, na przykład Tamerem, bo nie macie wyboru faceta Tamera.
Także to tyle co do klas postaci, jakie występują w grze. Tutorial jest bardzo rozbudowany, widzicie mniej więcej go teraz w tle. Także naprawdę według mnie warto, można zrobić tyle różnych postaci. Widziałem na przykład Geraltów z Wiedźmina, Ciri, widziałem Leonardo DiCaprio, widziałem Dumbledore'a, no po prostu widziałem różne, różnorakie postacie, gdyż ten kreator jest jednym z najbardziej rozbudowanych, jakie do tej pory widziałem, i ludzie po prostu tam się bawią, spędzają nawet więcej czasu niż w samej grze, tworząc odpowiedniki swoich największych idolów ze świata, że tak powiem, realnego lub też fantazy. Także to jest na temat klas i na odcinki może powstaną jeszcze dalej. Zobaczymy, jak ten typ odcinka się przyjmie. Także trzymajcie się, do zobaczenia, na razie.